durable, ça veut dire quelque chose qui va continuer. Aujourd'hui, je pense que la question est de pouvoir continuer à faire les choses longtemps et donc de voir les produits de telle manière à ce qu'ils n'épuisent pas la planète. It's very good that Arena Design this year tries to educate and show people what is sustainable design. I think if you are talking about sustainable design, you have to look at the whole life cycle of a project or a product. To, że dzisiaj mówi się o designie na głos w Polsce, to jest już bardzo dobrze, nawet jeżeli nie wszyscy czują jeszcze, co to dokładnie jest. Design zrównoważony to są wygodne siedzenia w tramwaju, to są wandaloodporne kioski ruchu, to są meble, które służą dla starszych ludzi. Design jest przede wszystkim funkcją, a wygląd, no cóż, no tym czasami zajmują się styliści. Young and innovative studios and companies like Naughty, for example, and international, very well known internationally, at least from my perspective, companies like Rosenthal or Cartel, Alessi, but also the students and the Arena Design Award. So I think it's a very good mixture, and I have to say I'm very impressed by the quality of design here in Poland. Sustainability has always had this idea that it has an intergenerational thing. We have to look after today, but we have to look after the future. We can't do things today which prevent the future. Wchodzi na rynek pokolenie projektantów, którzy będą robili nie prezenty ślubne, tylko będą robili solutions, rzeczy, które są funkcjonalne, przydatne, dające się zrecyklingować i tak dalej. I to jest zrównoważony design. Postanowiliśmy, że tegoroczna arena będzie ekologiczna, czyli używamy już zużytych banerów pociętych na paski do naszej aranżacji, a przede wszystkim używamy butelek po wodzie mineralnej, czyli butelek PET.